Dobry Państwu, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o firmie, która działała, działa na terenie... Leszna. Każdy w Lesznie wie, co to są pompy leszno, każdy sobie umie uzmysłowić, w jakim miejscu się te zakłady mieszczą, ale muszę powiedzieć, że tak ostatnio parę takich ciekawych drobiazgów związanych z fabryką pomp wpadły w moje ręce i chciałbym Państwu je, jakby to powiedzieć, zarchiwizować, ponieważ no, to, co teraz powiem, to. W kontekście historii Leszna ma wielkie znaczenie, ponieważ no, jednym z większych zakładów pracy, który działał i działa na terenie leśna, są właśnie leszczyńskie pompy bardzo wielu osobom w Polsce i może w świecie się kojarzy to, że mają w ogrodzie starą żeliwną pompę, która właśnie była zrobiona w leśnie, może być stara jakaś pompa taka do kałużywy, czyli do takich nieczystości, która była zrobiona w leśnie, ale też ludzie, którzy mają centralne ogrzewania to mogą mieć w układzie wody pompę grunt vossa Która jest zrobiona w Lesznie właśnie na licencji tej firmy, którą wymieniłem. Także Leszczyńskie Pompy to jest taki filar przemysłu, jeżeli chodzi o Leszno. No ja tutaj mam troszeczkę literatury związanej. Tu jest na przykład bardzo ciekawe, w 68 roku była, była wydana taka, taka książeczka, gdzie pisze historia i perspektywy rozwoju Leszczyńskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Pomp i Odlewni Przemysłu Terenowego w Lesznie. No trzeba przyznać, że ta nazwa była bardzo długa, ale wystarczy, że mówimy pompę pompy Leszno. No one właśnie powstały Pan Hanach w 1868 roku wybudował te zakłady i one się bardzo pięknie rozwijały Później jak nastała Polska w 1921 roku inżynier Kraupę nabył te zakłady no i to była taka właśnie okres przełomowy No tutaj jest właśnie pokazana ta działalność firmy na 15lecie od 44 do 59. No i właśnie po 1945 roku szefem i w zasadzie takim głównym powiedzmy wydającym decyzję był pan przewoźnia, który może jeszcze starsi mieszkańcy Leszna go będą pamiętać. Oczywiście w tych opracowaniach jest zapisana ta historia. To jest na przykład bardzo ciekawe, bo oryginalne kalki, na których zapisywało się co trzeba zrobić na maszynie, żeby coś powstało i to jest bardzo ciekawe, bo to jest z 49 roku i to jest taka kalka i to były takie papiery, które akurat były niewykorzystane, ale zachowały się, jeżeli chodzi o, o, o leszczyńską fabrykę pomp. Oczywiście w księdze adresowej miasta Leśna mamy wspaniałą tutaj reklamę, że właśnie inżynier Kraupę ma fabrykę maszyn i pomp. I tu właśnie możemy zobaczyć te rzeczy, o których mówiłem, czyli te pompy. Te, te różne takie te pompy szlamowe, i tu jest napisane, że były pompy studienne, pompy podwórzowe, pompy abisyńskie, pompy sąco pompy skrzydełkowe, pompy y, cylindry robocze, napędy do pomp, sikawki pożarowe. i to wszystko było produkowane w lesznie. I stąd to leszno wielu osobom się dobrze kojarzy. Mam takie opracowanie. To jest na 25-lecie Związku Fabrykantów w Poznaniu. To właśnie też jest tutaj wymieniony pompy pana, 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 pana Kraupego. No i jest tutaj właśnie to wszystko napisane: Inżynier, Fabryka Maszyn i Pomp. Adres firmy: ulica Gabriela Narutowicza, bo przypomnę, że właśnie ulica. Narutowicza, kiedy się nazywała Kościańska, no tutaj właścicielem był pan Wincenty Kraupę, kierownikiem był Józef Huras, no i wytwarza wszelkiego rodzaju pompy studzienne do napędu ręcznego i mechanicznego i to naprawdę jest ona, ta firma wymieniona tutaj w towarzystwie bardzo znamienitych firm, a jest to powiedzmy tutaj no wymienione w takiej jubileuszowej pracy. Skąd wpadłem na to, żeby zrobić program o... Pompach leszno. No, tak się złożyło, że jest to ta taka nazwijmy to reklamowa kartka filatelisty. Czyli pan Artur Kramer, który w czasie II wojny światowej był właścicielem tej firmy. No, tak to się stało, że właśnie Polacy musieli opuścić swoje miejsca zamieszkania, swoje zakłady, a Niemcy, korzystając ze zwycięstwa w 1939 roku, właśnie przejmowali takie ciekawe, ciekawe zakłady. No i tu jest właśnie taka kartka dla filatelisty, i tu jest akurat taki leszno poznańskie Ta kartka została Wytworzona 14 marca 1942 roku, i pan Kramer się tym reklamował. No, nie będę Państwu tutaj podnosił, ale pokażę Państwu tutaj na dole u moich stóp stoi podstawa. Od pompy produkowanej w Leśnie. I tutaj mamy napisane, że Kramer Pumpen Fabrik w Leśnie. I to jest po prostu podstawa od pompy hydroforowej. Tu był przymocowany silnik elektryczny, a tu był przymocowana była pompa, i to było wyprodukowane w Leśnie. No, do mnie to akurat trafiło ze składowiska złomu z osiecznej, ponieważ w osiecznie mieszka mój kuzyn. Jak zobaczył takie coś na złomie, to mówił od razu to musi iść do Janusza do zbiorów, bo jest to w zasadzie no taki element pamiątkowy związany z fabryką, z fabryką pompy w Lesznie, no muszę przyznać, że w czasie tej drugiej wojny światowej różne rzeczy się zdarzały, ja przygotowując się do programu wszedłem na stronę internetową, gdzie jest mowa o Rozstrzelanych w Leśnie. Zrobiłem taką audycję i nie miałem świadomości, że właśnie pan Artur Kramer był tutaj przywódcą partyjnym w Lesznie, był szefem oddziału SS w Lesznie i zapisał się bardzo niedobrze, jeżeli chodzi o Mieszkańców Leszna, bo, bo, bo on właśnie bezpośrednimi sprawcami tego rozstrzelania byli Niemcy, którzy tutaj, jakby to powiedzieć, zyskali na tym, że Polaków wygoniono, i właśnie ten pan Artur Kramer należał do tej grupy, która, można powiedzieć, przyłożyła rękę do tego, że mieszkańcy Leszna zostali rozstrzelani. Także. Z tego co Państwu tutaj opowiedziałem o fabryce pomp, to dzisiaj w tym starym zabytkowym terenie, gdzie była ta pierwsza firma Hanaha na ulicy Narutowicza, już w zasadzie nic się nie dzieje związanego z pompami. Tam akurat są różne hurtownie, ale możemy zobaczyć, jak ten stary budynek wyglądał. Mam nadzieję, że jak planty i te aleje słowackiego nabiorą większego uroku, to te budynki może zostaną jakoś powiedzmy zrewitalizowanej będzie to lepiej wyglądać mamy nowoczesny teren fabryki tam gdzie kiedyś się znajdowała odlewnia starej fabryki czyli na tutaj na kierunek na Poznań ale możemy być bardzo dumni z tego że fabryka pomp była jest i będzie na terenie Leszna tak jak wspomniałem, kto ma centralne ogrzewanie, to bardzo często ma pompę zrobioną na terenie Leszna. A te stare pompy, jeżeli chcemy obejrzeć, to trzeba jechać do Szleniawy, do Muzeum Rolnictwa. Czasami na różnych takich pokazach są różne techniczne, stare urządzenia, które mogły być na terenie Leszna zrobione. Ja muszę przyznać, że mam gdzieś. Ulotki takie wydane na, w 1937 roku, gdzie są reklamy, właśnie produktów pana Kraupego, ale muszę przyznać, że nie odłożyłem je kiedyś na swoje miejsce i gdzieś, jakby to powiedzieć, zaginęły w moich zbiorach, ale na pewno prędzej czy później mi w rękę wpadną. Także pamiętajmy, że Pompy Leszno jest to bardzo znamienita firma działająca na terenie Leszna. Dziękuję. Música